Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jacek Maczuch. I... Tak jest, Jacek Maczuch, no właśnie, po raz kolejny dzisiaj. Jestem z gościem, przywiozłem, czy raczej psem przyjechał, bo przyjął na motorze. Bartosz Graliński, znany naszym słuchaczom z takich harców na lodzie, jak zawsze organizujemy z Bartkiem sport, Freestyle Skate Day. To Bartek zawsze się pojawia i o tym mówimy, ale dzisiaj zupełnie inaczej. Dzisiaj rozpoczynamy taki cykl opowieści wakacyjnych. Ludzie, którzy już wrócili z wakacji i mieli takie wakacje z przytupem, będą przyjeżdżać do nas i będą o tym opowiadać. Bartek jako pierwszy. Bartek z czterema kolegami, mówiąc bardzo krótko, wsiadł na motor i pojechali do Albanii. Razem nas było czterech ze mną. No, ale Zaro, przepraszam, tyś przyjechał motor tu na parkingu? Yeah. Bo tam idą takie dwa bajtle, ale widać z patologicznej rodziny. Ten jeden cegłą po motorze tam, ty go sprzezywał, a on jeszcze kipnął ten motor tu, no naprawdę. A to był... No to, że tu przyjechał. Ja, ale mu AC, spokojnie. Aha, no to dobrze, to dobrze. To się weź za rozholowanie auta. Przepraszam, że ja mogę, że możemy do meritum. Możemy. Cokolwiek to znaczy oczywiście. Aha. Nie, teraz nas nie obrażasz. Sprawdzę w słowniku. Dobra, ale dajmy powiedzieć Bartkowi, ja. Bo tak jak powiedzieli, dobra, czterech dżentelmenów wsiadło na motor i pojechało do Albanii. Tak jest, cztery konie, ruszyliśmy 24 czerwca w sobotę. Nasz trip zakończył się teraz w ostatnim niedzielę. W 9 dni zrobiliśmy 3,5 tysiąca kilometrów. Spaliśmy w zasadzie głównie pod namiotami. Typowo traperski wyjazd, męska przygoda. Wiele się działo, tak więc no, bardzo chętnie się ze słuchaczami podzielę naszymi przeżyciami. No dobra, to słuchamy, dziel się. Ja tylko jedno pytanie mam, bo miał że okazja w tym roku również przejechać kawałek tej trasy, którą wyście jechali. Powiedz mi, czy Serbia jest najpiękniejszym bałkańskim krajem? To znaczy się, ja tutaj generalnie nie chcę, jakby to powiedzieć, szeregować tych krajów. Każdy z tych krajów ma jakąś swoją historię, ma jakieś swoje uroki. Mi osobiście najbardziej podoba się Czarnogóra, ponieważ jest... są piękne góry w Czarnogórze, jest ładne wybrzeże, aczkolwiek wybrzeże same może najładniejsze z Chorwacji, jeżeli chodzi o całe Bałkany. Natomiast na mnie największe wrażenie mimo wszystko wywołała Bośnia i Hercegowina, ponieważ ten kraj w zasadzie przejechaliśmy cały. Trzeba tutaj nadmienić, że jest to kraj trójwyznaniowy, ponieważ jest tam część islamska, czyli ci typowi Bośniacy, to są właśnie wyznania islamskiego. Jest część chorwacka, czyli Hercegowina i jest Republika Serbska w Bośni i Hercegowinie, czyli prawosławne. Jest to kraj, który tak naprawdę ludzie w tym kraju są na tykającej bombie. W przyszłym roku obserwatorzy NATO opuszczają Bośnię i Hercegowinę i ludzie boją się tego, że wróci tam znowu do jakichś wojennych utarczek. My akurat trafiliśmy właśnie do Bośni, spaliśmy w Sarajewie w nocy, kiedy kończył się Ramadan. Tak więc w meczetach, których tam jest naprawdę bardzo dużo, z tych meczetów rozlegały się takie typowe islamskie śpiewy i następny dzień, poniedziałek, to był Bajram, czyli największe święto islamu. Tak więc przyznam wam szczerze, że było to bardzo ciekawe przeżycie, uczestniczyć, jakby to powiedzieć, w takim islamskim święcie, można powiedzieć. Co jeszcze bardzo ciekawego? Oglądałem przerwę i oglądałem zdjęcia wasze z waszej podróży. Wiem, że zwiedzaliście tereny olimpijskie. Tak jest. W Sarajewie właśnie mieliśmy okazję zwiedzić tor bobslejowy, który jest no, kompletnie zniszczony, ale zdjęcia na torze są bardzo fajne. Są bardzo fajne graffiti, jakby to powiedzieć, tam wyrysowane. Tak więc jest to na pewno obiekt, który warto zwiedzić. Dodam, że jednym właśnie z naszych jeźdźców jest mój kuzyn, jest Tomasz, który jest, jakby to powiedzieć, bardzo zapalonym turystą. On generalnie wszystko zwiedza, tak więc pewne punkty naszej wyprawy były, jakby to powiedzieć, narzucone przez niego. I właśnie ten tam... Myśmy generalnie chcieli zwiedzić wioskę olimpijską, ale okazało się, że wioski olimpijskiej toko nie ma. Natomiast zwiedzaliśmy tam obiekty sportowe. My zrobimy teraz chwilę przerwy i za moment wracamy do rozmowy. No jak ktoś a propos nam zaśpiewali. Ale to tam, no, a ty umiesz trochę po chorwacku? Słabo. No ale no to taka piosenka nie za bardzo tutaj mnie, nie tiraj moju lubu, no ty, co to mogę znać? A to kapela Wduki śpiewała. Wiesz, aha, że nie mo tiraj jego lubu. No, poplacujesz. No to teraz znaczy, co tiraj jest po chorwacku. Nie? Ja myślę, że nie będę mnie drożyć. Nie, będę lepiej o motorze, bo ty powiedział, czterech dżentelmenów jechało sobie, ale to same chłopy bez kobiet. Czterech gangsterów. Nie, to jest... Bez kobiet 9 dni? Nie. To wiesz, jakieś zboczone, a po co? Ale dobra, godej dali. No, oglądamy tych amerykańskich filmów, proszę pana. Zaczynamy. 22 ruszacie i...
24, sobota. Ruszamy. Pierwszy na stop w okolicach Osijeku w Chorwacji. Teren takich bardzo intensywnych działań wojennych podczas wojny bałkańskiej w latach 90. Generalnie dla nas najważniejsze było to, żeby dotrzeć właśnie do tej Albanii, tak więc wybraliśmy w miarę najkrótszą drogę, ale stopy żeśmy wybrali w takich miejscach, które nas interesowały pod kątem właśnie albo historycznym, albo zabytkowym. Tak więc dotarliśmy tam, spaliśmy na takim bardzo uroczym miejscu nad Dunajem, tak więc wszystko poszło z płatka. Następny dzień Sarajewo, jechaliśmy właśnie przez tą Bośnię, to o czym opowiadałem, zwiedziliśmy ten dor bobslejowy. Kolejny nocleg. To był tak, ten trzeci etap, ten trzeci dzień to był tak zwany nasz królewski dzień, a mianowicie ponad z tego etapu prawie 300 km, z tych 300 km przejechaliśmy prawie 50 km po offroadzie, tak więc tam zaliczyłem też glebę pierwszą na naszym wyjeździe. I po offroadzie, czyli po drogach takich nie do końca, właśnie. Tak, 70. kolejności odśnieżania. I naprawdę było bardzo uroczo, było bardzo dziko. Nie minęliśmy w ciągu tych 40 km żadnego samochodu, tak więc no było to po prostu czyste obcowanie z naturą, a na deser w tym dniu przejechaliśmy przez właśnie takie najpiękniejsze miejsce w Czarnogórze, o czym wspominałem, przez Park Narodowy Durmitoru. To jest taki, jest tam taka ścieżka, jakby to powiedzieć, motocyklowo-samochodowa, wyasfaltowana, widoki, które tam się rozciągają, są naprawdę bajkowe i spaliśmy wtedy w Żabliaku. No i w kolejnym dniu przejechaliśmy przez całą Czarnogórę, przejechaliśmy przez Podgorice, w których w tym dniu było 37 stopni. Był to rekord, jakby to powiedzieć, na tej trasie, bo naprawdę żar lał się z nieba. No i wylądowaliśmy w tym dniu właśnie przez Albanię, zwiedziliśmy miasto Szkodra nad jeziorem Szkoderskim, największym jeziorem w Bałkanach, weszliśmy tam na zamek w tej Szkodrze, z tego zamku też rozciąga się bardzo piękny właśnie widok tutaj na tą Albanię, wróciliśmy do Czarnogóry i tak się skończył nasz czwarty etap. Było naprawdę gorąco, ale najważniejsze do tej Albanii żeśmy dojechali. Albania to jest naprawdę kraj egzotyczny dla Europejczyka, jest to zupełnie inny świat. Naprawdę jest, to jest tylko 30 km od Czarnogóry, a Czarnogóra jest naprawdę europejskim krajem, natomiast Albania to jest zupełnie inny świat i ogólnie jest bardzo przyjaźnie nastawiony do turystów, tak więc też serdecznie. Ale to są muzułmanie Albania? Tak, muzułmanie. Tak, głównie tak. Głównie wyznanie muzułmańskie. Właśnie to też jest ciekawe, że jak się wjeżdża do tej Bośni, do tamtych meczetów jest naprawdę na każdym rogu. Później w tej Albanii znowu się te meczety zaczynają. W tej Czarnogórze tego jest zdecydowanie mniej. Bartek, ale powiedz, jak wygląda ta granica albańska? To jeszcze takie powrót do przeszłości? Na wszystkich tych granicach państw, które nie należą do Unii Europejskiej, były kolejki na granicach. Kolejka między Albanią, na przykład, a Czarnogórą, no to była tak spokojnie godzina stania, tylko że no, na motocyklach podjeżdżamy w zasadzie pod okienko, przepraszamy kierowców, no i jedziemy dalej, nie? Natomiast zdecydowanie te granice, one bardzo utrudniają transport i tak w zasadzie, powiem wam tylko odnośnie właśnie takich korków, to w drodze powrotnej przed Zagrzebiem korek przed bramkami miał 14 km i mówiło o tym cały czas chorwackie radio, tak więc no tam wiem, że na przykład mój znajomy z wyspy Rab wracał 14 godzin, nie przepraszam, 22 godziny, a wyspa Rab jest w zasadzie jeszcze na północ od Zadaru, tak więc jest to naprawdę no, poniżej 1000 km. Więc sceny tam się dzieją danteńskie, ale ja mam wrażenie, że naprawdę w tym roku wszyscy Polacy jeżdżą do Czarnogóry i do Chorwacji na wakacje, tak więc myślę, że właśnie to jest powód. Na to trzeba się przygotować. To co, robimy krótką przerwę i wracamy za chwilę. Nawet trochę dłuższą niż krótką, ale wracamy. Ale trochę krótszą niż długą. Temat będziemy tutaj jeszcze... Dobrze, już, nie, poddaję się. 14 minut do godziny 6. Wracamy do naszych bałkańskich wspomnień. Jacku, proszę. No właśnie, Bartek, dojechaliście do Albanii, zrobiliście kółeczko i wracacie. I co dalej? I wracamy. Przemierzamy całą Czarnogórę. Dojeżdżamy do Dubrownika. Dubrownik to oczywiście perła w koronie całej Chorwacji. Piękne miasto, piękna historia. Tak więc tam się zatrzymujemy na noc. I następnego dnia lecimy do Mostaru. Miasta trzech religii, jak cała Bośnia i Hercegowina. Zwiedzamy to miasto i następnie drogą przez góry dojeżdżamy do Makarskiej i po drodze pierwszy boom. Nasz kolega Rysiek na VTX-ie zdarł sobie całą rękę, do teraz się leczy. Niestety był to już drugi wypadek na tej naszej trasie, co się okazało później nie ostatni. Na szczęście szybka pomoc, jakby to powiedzieć, lekarska. Zadziałaliśmy tutaj wspólnie naszymi siłami. Zrobiłem zdjęcie, pokazałem w aptece. Pani dobrze zrozumiała, o co chodzi, tak więc udało nam się zaradzić.
No i później już na ostatnim etapie, ostatni etap był nad Balatonu z Keszteli tutaj do nas. Chłopaki pojechali właśnie, Rysiek z Tomkiem pojechali przez Słowację. No i tam myśmy pojechali autostradą przez Czechy. W ogóle pogoda była bardzo zła, bardzo mocno wiało, bardzo mocno deszcz padał właśnie w tym ostatnim dniu. I tam na takiej plamie oleju, czy plamie ropy, trudno powiedzieć co to było, przy bardzo małej prędkości chłopaki się wyłożyli. No i motocykl jednego z nich trafił w drugiego. No i niestety jeden z tych motocykli musiał nalewać i trafić do domu, tak więc... Ranny został. Został ranny prosto w serce. Prosto w serce, czyli dziura w silniku, tak jest. Bo oglądałem właśnie zdjęcia. Tak jest. Bartek, powiedz mi, to wszystko razem kilometrów? Wszystko razem 3500 kilometrów. Zdecydowanie, no w zeszłym roku żeśmy zrobili 3800, ale w tym roku po prostu te etapy były krótsze, ale mieliśmy więcej czasu na zwiedzanie, tak więc ogólnie rzecz biorąc, program tego wyjazdu był zdecydowanie bardziej napięty niż w zeszłym roku. Po takim tripie można zejść z tego motoru i dojść do domu o własnych siłach? Jak się chodzi? Tak? No właśnie, tutaj jest też kolejny myk. Spotkałem takich starych motocyklistów na jednym z pól namiotowych, tak zwani oldboye z Gorlic. I chłopaki mi tutaj podpowiedzieli, że najlepsze właśnie bolący tyłek jest po prostu damska podpaska. Wkłada się tą podpaskę w majtki i ta podpaska chłonie cały pot. Nie ma później problemu, jakby to powiedzieć, zajęcie miejsca na siedzeniu. Tak więc jest to jeden z takich patentów, który nam chłopaki sprzedali. Nie jedyny, ale moim zdaniem ważne, żeby motocykliści się o tym dowiedzieli, bo bardzo mało motocyklistów o tym słyszało. Jest to naprawdę genialne rozwiązanie. Człowiek się uczy całe życie. Dobra, chwila muzyki i wracamy. No mam jeszcze jedno pytanie. Tak. Czy taki przeciętny Kowalski, jak ja albo Grzesiek... To nie Kowalski. Kowalski. Jest w stanie zebrać środki finansowe na taką wyprawę? Cały koszt tej naszej wyprawy od początku do końca, nie licząc oczywiście całego sprzętu, któryśmy musieli wcześniej przygotować, to jedyne 2,5 tysiąca złotych polskich. Tak, proszę bardzo. Tak więc same podróżowanie na motocyklu jest tanie. Natomiast no, oczywiście trzeba mieć do tego sprzęt, który odpowiednio kosztuje. Znaczy no, nie licząc sprzętu, ale czyli 2,5 tysiąca i... Dwa tygodnie, tak? Tydzień. No. Ale wiesz co, to wola jedna kopie Majorka, albo to jest 2400, stuwa za oszczędza, a jednak nie muszę pampersów. Czy trzeba pod pasek? Jesteśmy z powrotem. Bartek, pytanie podstawowe na motorze. Ile możesz wziąć bagażu i jaki to jest bagaż? Bo to musi być chyba wyselekcjonowane no, do ostatniego momentu. Spakowanie się na motor to jest tak naprawdę największa umiejętność w tym podróżowaniu motocyklem. Oczywiście musimy mieć ze sobą sprzęt kampingowy, czyli musimy mieć ze sobą namiot, śpiwór, materac, poduszkę pod głowę. Tak więc to w zasadzie plus peleryna to mi zajmowało jeden kufer. W drugim kufrze miałem takie typowe rzeczy narzędziowe do gotowania, jakieś tam powiedzmy tego typu tematy. W centralnym kufrze miałem takie rzeczy najbardziej podręczne. No i oprócz tego jeszcze miałem torbę, w której miałem ubranie. Wszystko wyliczone. 9 par skarpetek, 9 par majtek, 4 t-shirty i tam takie tematy. A mnie interesuje teraz jedne, a ileś zabrał tych na te 9 tych podpasek? Podpaski generalnie też wyżebrał po drodze dopiero, ponieważ wyjeżdżając nie wiedziałem. Ale to 9 czy 1? Nie, 2. Dwie na 9 dni. No nie gadaj, żeś zrobił zdjęcie i poszedł do apteki. Dobra. Jak się je? Czy jedziesz do knajpy, zjesz, czy po prostu... Gotujesz? To znaczy podróżowanie na motocyklu jest na tyle, jakby to powiedzieć... Znaczy, no nie daje możliwości zabrania ze sobą jedzenia, tak więc tego jedzenia mieliśmy ze sobą mało, żywiliśmy się, jakby to powiedzieć, miejscowo. 9 kanapek wyliczone. Nie, jedliśmy tam jakieś powiedzmy miejscowe specjały, na przykład na Chorwacji jest taka bułka, ona się nazywa burek, tak więc to jest taki typowy, taki bałkańskie śniadanie, takiego burka zjesz, to potem przez cały dzień masz spokój, no wieczorami żeśmy chodzili do restauracji, tak więc jak najprostszymi środkami. Dobra, i teraz powiedz, 4 chopa jedzie, 9 dni na motorach, ile razy żeście się powadzili? No szczerze mówiąc to generalnie ani razu. No wiesz, no jak to nie, jak potem jedni pojechali przez Słowację, a wy przez Czechy. Ale to nie był wynik awantury, tylko to był wynik demokracji. Głosowania demokratycznego, tak. To opowiadaj jeszcze, co ciekawego. Policja, jak się... Policja ogólnie ma bardzo przyjazny stosunek do motocyklistów, którzy tam powiedzmy podróżują po Europie. Zdarza się, że pozdrawiają nas normalnie, tak jak my się pozdrawiamy pomiędzy motocyklistami. Nie mieliśmy żadnych problemów z policją. Jedyne problemy to były takie, powiedzmy, później gdzieś podczas tej kraksy na Słowacji, to tam wtedy policja wobec chłopaków zachowywała się bardzo nieprzyjaźnie, no ale też chyba nie chcieli się przyznać do tego, że generalnie wypadek był spowodowany... Stanem drogi. Tak jest. Tak więc oprócz tego policja jak najbardziej okej.
Co jeszcze? No i na koniec powiedz, kogo ciekawego spotkaliście, jeżeli możesz krótko o tym powiedzieć. To znaczy tak, no na pewno przyjeżdżając w ogóle na takie pola kempingowe i tak dalej, motocykliści budzą, jakby to powiedzieć, taki, no nie wiem, szacunek innych użytkowników tego pola. Zdarza się, że na przykład rodzice podchodzą z dziećmi, czy sobie mogą zrobić zdjęcia na tym motorze i tak dalej. Też wiadomo, że jest taka niepisana solidarność właśnie pomiędzy motocyklistami, którzy też tam wymieniają się doświadczeniami. Tak jak wspomniałem, to już o tych panach z Gorlic. Spotkaliśmy też bardzo fajnych chłopaków właśnie z okolic Żywca, którzy też również przemierzali podobny szlak jak my, tak więc no można powiedzieć, że nie czujesz się samotny jadąc na motocyklu przez Powiem Europę. Ci, ale to jakoś nowość, bo ja ostrzegł moja córa. Ty, a to wy idzie was pod rockersów podciągnąć, rockersi. Nie. Nie, na turystycznych motocyklach. Aha, bo wiesz, moja córa się, 20 lat, fajno, laska, skolegowała się z rockersami, nie? Jego dom nie jeździ z nimi na te randki do lasu, bo nikt cię taki kiedy wywiezie, powie ci cnotka albo piechotka, no ja, i będziesz musiała dziucha do domu, piechty przyjść, a ona mi go do tato, ja już tyle razy była z nimi na randce w lesie, przyszła jo kiedy piechty. Tak, ale broda. Jeszcze na koniec jedno pytanie. Są plany na przyszły rok? Tak, na przyszły rok chcemy, znaczy dopiero jesteśmy na świeżo, ale mamy jakby to powiedzieć w głowie, taki wyjazd wschodni, tak więc chcemy jechać do Kamieńca Podolskiego, chcemy jechać na Ukrainę, później chcemy przez Mołdawię do Rumunii i z Rumunii z powrotem tutaj, no i w to, tutaj do nas. I w to tu za rok ten wywiad po tym zrobić. Jeszcze jedno pytanie, gdzie można zobaczyć zdjęcia, bo wiem, że pisał, żeś taką relację, gdzie to można znaleźć, albo gdzie będzie można znaleźć. To znaczy się, ja tą relację... w domu, albo w garażu, nie? No dokładnie, ja tą relację prowadziłem, jakby to powiedzieć, indywidualnie, prowadziłem ją na moim profilu facebookowym, tak więc jeżeli ktoś nie jest zablokowany, jeżeli ktoś chce, nazywam się Bartosz Graliński, polecam, może sobie poszukać i jak najbardziej może się zapoznać. No i przede wszystkim chciałem tutaj z tego miejsca podziękować moim współtowarzyszom podróży, którzy się spisali na medal. Zrobiliśmy, jakby to powiedzieć, dużą męską przygodę, dużą rzecz, tak więc dziękuję wam, chłopaki. No i dziękuję wam za zaproszenie do radia i z motocyklowym pozdrowieniem lewa w górę. Dziękujemy pięknie, no i do przyszłego roku w takim razie. Dziękuję bardzo. Rysiu, czemu jesteś smutny na tej wyprawie? Bo tęsknię. Tęsknisz? A. Za kim? Za ten kom? Co? No chyba ja. Paweł, jak podobał się? Pięknie. Cieszę. Nie, ten pojechał w pizdu, nie, na tych winklach na zdjęciu. Nie no, nie byliśmy w bunkrach, to zero. Słuchaj, zdjęć, kurwa, koniec. Teraz no straci może, w górach, bo nie mamy tego, nie? A może on temu tak, bo nie wiadomo jak... Nie mamy drogi na nawigacji, no teraz w górach straci, będzie...